Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Dawno mnie nie było, życie tak się układa. I kolejne zdobycze. Zapewne widzicie, mamy tutaj w takim średnim stanie, ale trafił do mnie joysticzek. Zdaje się być sprawny, ale skrzypi, czyli jest retro jak najbardziej. Więc joysticzek tutaj trafił do mnie od znajomego, dzięki stary. No i mamy dwie paczuszki. Byłoby ich więcej, ale po prostu nie mam czasu na filmy aktualnie. Niestety inne rzeczy w moim życiu się dzieją, więc... Więc tak jak mówiłem, no... Już się zastanawiałem nawet, czy... nie przerwać mojej kariery na YouTube, ale... Ale z powrotem mnie naszło. I teraz tak, czy ja to wyjmę tędy? O, wyjmę. No, zapakowane jest solidnie, tylko jak do takiej bomby, jak się w ogóle zabrać do rozpakowywania? To jest zawsze odwieczne pytanie, żeby nie zniszczyć zawartości, bo to nigdy nie wiecie, jak autor zapakował w środku, czy to zabezpieczył, czy trzeba to delikatnie bardzo ciąć. Dobra. Napiszcie mi, moi drodzy, co u Was... O, jakaś gąbka jeszcze z fosforem. Napiszcie mi, moi drodzy, w komentarzach koniecznie, co u Was, jak żyjecie. Czy wszystko ok? Bo tak jak mówię, myślałem o tym nawet nad jakimś live streamem, czy nad czymś, ale, że tak powiem, posiedziałem i mi przeszło. Bo na samą myśl o rozkładaniu tego sprzętu aktualnie, no niestety... A potem o składaniu, bo rozkładanie to jeszcze paliwo. Tylko potem trzeba go złożyć i jest to dla mnie niestety tak czasochłonne aktualnie, że nie mogę sobie na to pozwolić. Mam nadzieję, że nie będzie Wam przeszkadzało, nie podpinałem mikrofonu teraz, bo za bardzo nie było możliwości. Filmik jest na szybko, bo jestem bardzo ciekaw zawartości. To, moi drodzy, jest zdobycz z OLX-a. Że tak powiem, miał Pan kilka gier na Game Boya, ale niestety gry się sprzedały. Ale zawsze warto zapytać, czy nie ma Pan czegoś innego, i powiedział, mam. I akurat okazało się, że ma coś, czego ja nie mam. To już jest fajne, to już jest fajna informacja, nie? No i potem było troszkę negocjacji, oczywiście, no... Wyszliśmy z troszkę absurdalnego poziomu. Bo to chyba były 200 zł wstępnie, Pan za to chciał. Ja powiedziałem, że mogę dać 100 zł. Raz na jakiś czas można 100 zł na swoje retro hobby wydać. I Pan powiedział, w sumie leży u mnie, więc okej. Okay. Ale zacnę pakowanie, już szanuję. No i teraz co to jest? Co to jest i w jakim stanie jest? Bo co to jest, to wiem. Dobra. Super zapakowane, już widzę. I teraz wyjmiemy. Moi drodzy, całkiem niezły stan. Całkiem niezły stan tego case'a. To się podczyści. Kurde, całkiem niezły. Zobaczmy, co jest w środku. I patrzcie, zawias nieuszkodzony jeszcze. To też jest nie takie oczywiste. A, okej, przypominam sobie. Moi drodzy, tu jest zasilacz do Game Boya klasycznego. I do Game Boya chyba Pocketa on pasuje, nie wiem, czy do kolora też nie. Tu jest akumulatorek, takie ala coś, co się ładuje i możecie cały rak bateryjny zastosować jako rak bateryjny do Game Boya klasycznego. Tu jest drugi tego typu gadżet. Zastanawiam się, jak jest... A tu widzę, że jakby dobrze pokombinował, to te ogniwa można wymienić, więc to jest też ciekawe. No i tyle. I taki case na Game Boya. Kurde, fajny. Fajny, podoba mi się. Podoba mi się. Ciekawe, czy to jest licencjonowane Made in China, czyli to nie jest licencjonowany Nintendo. Ale fajnie, fajnie będzie się prezentował na półce. O, już by mi poleciał. Więc fajna rzecz. Jak za stóweczkę, to powiem Wam, że całkiem przyzwoicie. Dobra, to sobie wyrzucimy. A tu, moi drodzy, jest książka.
Książka, na którą polowałem w wersji starszej, był taki moment, że była bardzo droga. No ale okazało się, że wyszło wydanie nowsze, poprawione i łatwiej dostępne. No więc sobie stwierdziłem, no kurde, kupię sobie. Skoro można mieć nowszą, lepszą wersję, to po co w ogóle orientować się w starej? Zwłaszcza, że umówmy się, to nie jest retro. Opa. Znaczy nie jest to takie retro, którym ja się interesuję, czyli to 30-40-letnie. Dobra, jak to się znowu do tego dobrać? Fajnie zapakowane. Dobra, zobaczmy sobie zawartość. Mamy z Gamebooka wkładkę. Oczywiście to nie jest sponsorowane, ja sobie kupiłem to za własne pieniądze. Fajna, fajna to 8-bitowa pocztóweczka. Kasety, jak na giełdzie. Fajne, podoba mi się to. Dziękujemy za zakup. Ok. I moi drodzy, zapakowane oryginalnie w folii. Bartłomiej Kluska, Mariusz Rozwadowski, Bajty Polskie 3.0. To jest trzecie poprawione wydanie książki Bajty Polskie. Miałem ochotę kupić pierwsze, znalazłem. Pierwsze sobie wisi, jest dalej dostępne. Natomiast, no niestety, nie warto. Już w tym momencie, jeżeli mamy takie wydanie wypasione, to nie warto. Będzie co wieczorami przeglądać. Moi drodzy, króciutki filmik tym razem. Niestety nie mam za wiele czasu. Tak wyglądają zdobycze. Tu są gadżety. Tu jest joystick. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Zachęcam do zakupu tej książki. Może być bardzo ciekawa. I tyle, moi drodzy. Mówił Kusok My Retro Hobby. Wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że u Was wszystko ok. Trzymajcie się. Pa, hej.